Michał Potoczny, środkowy rozgrywający reprezentacji Polski. Michał, można godzinę odliczać do spotkania z Czechami. Od Ciebie będzie zależało wiele akcji naszego zespołu. Znaczy, na pewno będę się starał poprowadzić jako środkowy tą drużynę, ale no to tak nie można mówić, że ode mnie, tak? Cała drużyna tutaj będzie walczyła, cała drużyna wie, co ma robić na boisku i taktycznie jest przygotowana, a my już nie możemy doczekać. Ty nie miałeś jeszcze okazji rozegrać oficjalnego meczu w hali Spodek? Nie, w Spodku jestem, tak naprawdę jestem w ogóle pierwszy raz, a meczu to no, już nie grałem, no wiadomo. A możesz sobie wyobrazić, jak na trybunach, bo wiemy to już na pewno, że zasiądzie około 5000 widzów? Na pewno będzie fajne wrażenie, a czym więcej kibiców, tym lepiej się gra. A wróćmy jeszcze do stycznia. Ten turniej nie za bardzo nam się udał. Mówimy o Portugalii. Jak właśnie z tym żyć, jak sobie z tym radzić, żeby następne mecze były w wykonaniu naszej drużyny no, te zwycięskie? Ja myślę, że przede wszystkim trzeba wyciągnąć z tego wnioski i już o tym zapomnieć, bo to się stało, tego już nie cofniemy. Myślę, że tutaj wszyscy wiedzą, gdzie zrobiliśmy błędy i będziemy tylko to poprawiać, żeby w kolejnych meczach zwyciężać. W meczu z Czechami przyjdziecie zapewne też wiele razy grać przeciwko Andrejowi Zdrahala. To jest, przypomnijmy, król strzelców Euro 2018, czyli świadczy o tym, że to nie jest taki przypadkowy zawodnik. Właśnie jak tutaj sobie planujesz, nie wiem, powstrzymać go, no, żeby jak najmniej bramek zdobył? Myślę, że to głównie będzie robota środkowych defensorów naszej drużyny, ale myślę, że poradzą sobie z nim. Na wideo analizowaliśmy jego grę, jak i zresztą całego zespołu i myślę, że skutecznie go wyeliminują. No właśnie, bo jeszcze może parę zdań. Wczoraj była analiza zespołu Czech. Na co trener Przybecki szczególnie zwraca uwagę? Na odwrócenia, na grę 1 na 1 i właśnie na takie rzuty z nieprzygotowanych troszeczkę pozycji, na tego właśnie Zdrahala, że trzeba uważać w każdym momencie, bo może oddać rzut, może minąć, może zagrać dookoła. Czyli jednak będzie dobrze, można tak skwitować naszą tutaj rozmowę? Mam taką nadzieję, że będzie dobrze i w dwóch meczu wyjdziemy zwycięsko. Dziękuję bardzo.